Plakaton 2017 został właśnie zakończony i podsumowany. Bardzo się cieszę, że zaskakuje nas co roku wybór tych najlepszych plakatów. W tym roku mieliśmy dużą niespodziankę, ponieważ pierwsze i drugie miejsce zwycięstwo zdobył autor Kamil Filipowski, czyli autor dwóch różnych plakatów. I w tamtym roku również pan Filipowski był nagrodzony, co znaczy, że już mamy wśród autorów plakatów lubelskich osoby, które są dobrymi fachowcami w tej dziedzinie, a także osoby, które uprawiają dobry plakat. Praca wyglądała tak jak nad każdym innym plakatem, czyli nad spotkaniem albo serią spotkań na początku z organizatorami wydarzenia, na rozmowach, na próbach wyciągnięcia od organizatorów takich informacji typu, ponieważ jest to plakat do 20 już edycji międzynarodowych spotkań teatrów tańca, a wiem, że każda edycja ma jakiś odrębny charakter i na co innego jest położony nacisk, więc to już jest bodajże trzeci plakat, który robiłem dla Lubelskiego Teatru Tańca. Jury na początku, każdy z nas indywidualnie wybierał swoje typy plakatów, które najbardziej każdemu z nas gdzieś tam się podobały, czy były dla nas interesujące. Po takim wstępnym jakby głosowaniu, wstępnym wyborze dokonaliśmy jeszcze jednej takiej selekcji i poszczególne plakaty punktowaliśmy i jakby to samo wyszło, które plakaty naszym zdaniem stały się najbardziej interesujące i zasłużyły jednocześnie na nagrodę. Napłynęło 26 plakatów na konkurs. Troszeczkę uważam, że mało. Chciałabym jeszcze, żeby środowisko lubelskie, bo uważam, że na ulicach miasta pojawia się tych plakatów kulturalnych o wiele, wiele więcej. I zachęcam wszystkich, żeby w przyszłym roku zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia, jak i domy kultury wzięły udział w rokrocznym plakatonie. Przewodniczącym komisji był Piotr Florianowicz, który przyjechał z Torunia oceniać nasze plakaty, i Nikodem Pręgowski. Za rok będzie pan w jury. Czego pan będzie szukał wtedy w plakatach? Generalnie bardzo prosta recepta. Będę szukał plakatów, które jak gdyby łączą dwa podstawowe elementy, które muszą być zawsze, czy to plakat, czy to utwór muzyczny, czy to utwór filmowy, czy jakikolwiek inny utwór o charakterze artystycznym. Czyli będę szukał jedności, formy i treści. Czyli bardzo ciekawego, formalnego, pomysłowego, kreatywnego przedstawienia danego wydarzenia bądź zagadnienia. A z drugiej strony będę szukał też, może nawet przede wszystkim, tej wartości merytorycznej, symbolicznej.